Dzień dobry, ze słowem 12 listopada we wtorek. Kochani, witam was serdecznie w Budziku Siewcy. Startujemy w ten nowy tydzień obowiązków, tym razem od wtorku, nie od poniedziałku. Jesteśmy po długim weekendzie, tak zwanym długim weekendzie. I dzisiaj Ewangelia, która mówi o służbie zwykłej, codziennej, bezinteresownej przede wszystkim, takiej, która często na pewno jest naszym udziałem w naszych rodzinach wobec naszych bliskich. Za chwilę Ewangelia, komentarz ojca Michała Legana. Zanim to nastąpi, zanim też nasza wspólna modlitwa, zapraszam cię do subskrypcji naszego kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Na tym bardzo nam zależy. Ty w ten sposób włączasz się w naszą misję, a nasz kanał może dzięki temu docierać szerzej. Przechodzimy do Ewangelii. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział: Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola, pójdź zaraz i siądź do stołu? Czy nie powie mu raczej, przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: Słudzy nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Obraz, który nam towarzyszy w dzisiejszej Ewangelii, to obraz bardzo zmęczonego człowieka, który cały dzień pracował i pewnie marzy o tym, żeby wrócić do domu, zjeść coś i położyć się spać. Tymczasem po powrocie do domu ma jeszcze jedno zadanie. Ma przygotować ucztę, posiłek dla swojego pana. I co więcej, to jest ktoś niezwykły, bo tak kocha swojego pana, że cieszy się, że będzie mógł mu posłużyć. Niezwykły sługa. Ja myślę, że ten obraz może w nas wzbudzić po pierwsze rachunek sumienia, a po drugie takie piękne pragnienie. Chcę być sługą nieużytecznym Jezusa Chrystusa, który wszystko, każdą chwilę swojego życia, także każdy wysiłek, jemu daje z radością. Módlmy się wspólnie, przedstawiając mu nasze intencje. Panie Jezu Chryste, ty widzisz, jak bywam zmęczony, widzisz, że wracam do domu i już naprawdę nic mi się nie chce po długich, intensywnych, wypełnionych pracą dniach. Proszę cię, bądź w tych dniach obecny i bądź obecny także w moim wypoczynku, w mojej służbie i w moim byciu blisko ciebie. Ty, Panie Jezu Chryste, żyjesz i królujesz na wieki wieków. Proszę cię, dołącz swoją intencję do naszych intencji, które zapisujemy w komentarzach pod tym filmem. Na każdą intencję, każdy taki komentarz odpowiadamy Słowem Bożym, fragmentem Pisma Świętego dedykowanym specjalnie tobie. Niech to będzie dla ciebie słowo wsparcia w modlitwie, w tych intencjach, które zapiszesz. Zapraszam cię do tego. Módlmy się wspólnie w naszych intencjach. Do usłyszenia.